bardzo w nowym vlogu, który zaczynamy, moi drodzy, od porządków w szafie. Tak jest. Siedzę właśnie przed moją szafą, którą zaraz będę ogarniać na jesień. Ostatnio nie miałam na to czasu, a w sumie to nie udało mi się tego zrobić, więc dzisiaj jest ten moment, kiedy się za to zabieram. Koniecznie, obowiązkowo. Ruszamy. Ok, wyciągnęłam z szafy worki, tak jak widzicie, pudło. Teraz sobie powyciągam stąd te rzeczy, które tutaj się znajdują. Zobaczymy, co tutaj jest. No i będę pomału sprawdzać to, co mam w szafie. Czyli tu. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. No i patrzcie, dół mam już zrobione. Oczywiście u mnie w szafie zawsze kolorystycznie wszystko poukładane. Zrobiło się trochę luzu. Teraz muszę się zabrać za górną część. Zrobione. Czyli tak, tutaj mam marynarki i garnitury letnie, a tutaj od czarnej już lecą wszystkie propozycje jesienne. Czyli mogę powiedzieć, że szafa zrobiona, zorganizowana, buty ostatnio robiłam, w torebkach też mam już porządek. No to zostanie jeszcze ogarnąć część Maxa, ale to już następnym razem, albo sam sobie to zrobi. No i zostanie część okryć wierzchnich, ale to już w innej szafie. Więc może to zostawię sobie na następny raz. Szafa ogarnięta, więc mam to już za sobą. I teraz sobie pomyślałam, że trochę do Was pogadam, bo dzisiaj rano jak się czesałam, to mówię, matko, jakie ja mam znowu odrosty. Nie dość, że mój blond odrost, to jeszcze siwe włosy w świetle, w zależności od tego, jak to światło pada, czy też w słońcu, wyglądają tak, jakbym była, słuchajcie, łysa, to jest jakaś w ogóle masakra, to jeszcze włosy mi szybko rosną, więc farbowanie po prostu tych odrostów to jest jakiś dramat. Ale tak sobie pomyślałam, że może przy okazji dzisiejszego filmu trochę pogadam do Was i opowiem Wam o mojej aktualnej pielęgnacji włosów. No i słuchajcie, zaczniemy od szamponów. Ja stosuję dwuetapowe mycie włosów i głowy. Najpierw myję włosy, później myję skórę głowy i też troszkę włosy. W tej chwili aktualnie stosuję ten szampon od Arganicare, szampon Macadamia, który dostałam w przesyłce z całą tą serią, czyli szampon, serum i odżywka do przetestowania, ponieważ te produkty biorą udział w plebiscycie Influencer Stop, a ja jestem tam jurorem, więc testuję te produkty. Na razie więcej Wam o nim nic nie powiem. W swoim czasie dowiecie się więcej. Więc w tym pierwszym myciu moich włosów używam właśnie tego szamponu. Drugi szampon, po który sięgam, jeśli chodzi o mycie skóry głowy i włosów, to jest z powrotem Illa Hair. Czyli znowu wróciłam do tego szamponu. Ja po prostu go uwielbiam. On pięknie doczyszcza moje włosy, myje skórę głowy, one są po nim miękkie, dobrze się rozczesują, więc jak najbardziej tak. I jego też nakładam na 2-3 minuty, później spłukuję. I raz na 2 tygodnie sięgam po mocniejszy szampon, a dokładnie ten szampon od Basic Lab. Jest to szampon głęboko oczyszczający, proszę bardzo, chelatowanie i objętość, ponieważ wiecie, że ja używam bardzo dużo lakieru do włosów i raz na jakiś czas muszę te włosy lepiej doczyścić. Miałam z tej serii produktów do pielęgnacji włosów od Basic Lab też szampon do codziennego użycia, który się kompletnie u mnie nie sprawdził, zresztą o tym Wam opowiadałam, no ale ten sprawdza się całkiem dobrze. Co dalej? Odżywka do włosów. Używam, testuję sobie oczywiście odżywkę od Arganicare, którą będę oceniać za jakiś czas, oraz odżywkę wygładzającą od marki Basic Lab. Miałam też inną odżywkę, o której opowiem Wam w denku kosmetycznym. Myślę, że z tego miesiąca, bo już ją zużyłam. No i teraz wzięłam się za tą, więc ona też w najbliższym czasie będzie mi służyć. Po umyciu moich włosów stosuję serum, właśnie to Arganicare.
I wiecie co, naprawdę fajnie się sprawdza to serum u mnie. Bardzo mi przypomina produkt innej, znanej marki, takiej bardziej profesjonalnej, która też opiera swoje produkty m.in. na oleju arganowym. Ale mam coś nowego, co będę testować. Jeszcze nie używałam i będę testować w najbliższym czasie. Pokazywałam Wam w jednym z moich ostatnich filmów. Jest to My Hero Collagen. Produkt, który spryskujemy na włosy i później go zmywamy. Także zobaczymy też, jak to się u mnie sprawdzi w pielęgnacji. No i idziemy dalej, czyli maski do włosów. Poczekajcie, wezmę je sobie tutaj, bo mam przygotowane. Mam dwie maski do włosów, które sobie nakładam oczywiście na dłużej. Później zakładam czepek, nakładam ręcznik, troszkę podgrzewam, nakładam turban, trochę sobie w nich chodzę w domu, tak 15 minut, nawet może dłużej. Jedną z nich jest maska od marki Biovax, którą doskonale znam i kiedyś uwielbiałam po nią sięgać, bo to jest niedrogi produkt, a naprawdę fajnie sprawdza się na moich włosach. I tutaj również mamy olej arganowy, mamy kokosowy, makadamia, więc to są takie składniki, które moje włosy bardzo, bardzo lubią. Także maska od marki Biovax i druga maska, która jest u mnie nowością i też za dużo Wam o niej jeszcze nie mogę powiedzieć. Jest to maska, która też ma pięknie wygładzać włosy i dawać im taki piękny połysk, ale tutaj już mamy pielęgnację profesjonalną. Czyli tutaj mamy dwie maski. No i co? I raz na dwa tygodnie robię peeling skóry głowy, który jest obowiązkowy w pielęgnacji włosów od marki Bundy, ten Tricho Peeling, który Wy już doskonale znacie, bo trąbię Wam o nim od wielu, wielu lat. Ja po prostu ten peeling uwielbiam. On na moich włosach sprawdza się tak naprawdę najlepiej i uwierzcie mi, że przetestowałam bardzo dużo różnych peelingów i zawsze regularnie po prostu wracam do tego. No jakoś tak mam. Chociaż widziałam, że pojawiły się nowe produkty, właśnie takie peelingujące do skóry głowy, między innymi Resibo chyba teraz stworzyło we współpracy z Klaudią Musiał, o ile dobrze kojarzę, to jest ten produkt, właśnie taki peeling do skóry głowy, więc myślę, że jak skończę sobie ten, a jeszcze mam go o mniej więcej z tego co widzę tyle, to kupię sobie ten z Resibo i przetestuję, bo jestem też jego bardzo, bardzo ciekawa. I tak naprawdę słuchajcie, zostały mi kuracje, czyli wcierki. Pokażę Wam dwa produkty, które stosuję. Wróciłam znowu do wcierki Illa Hair. Wy wiecie, że ja tę wcierkę uwielbiam. To jest w ogóle taki produkt, bez którego ja sobie nie wyobrażam mojej pielęgnacji. I wracam do niego regularnie, tak naprawdę od momentu, kiedy pojawił się w sprzedaży. Jeszcze połączenie Illa Hair wcierki i tego szamponu, to jest w ogóle jakiś wow, to co się dzieje z włosami. I wiecie, za co też uwielbiam tę wcierkę Illa Hair? Między innymi za to, że ta formuła jest tak stworzona, jest lekka, że nie skleja włosów. Czyli można ją stosować na suche włosy, na mokre włosy, w porannym myciu, w wieczornym myciu. Jeśli na przykład rano chcecie zastosować sobie tę wcierkę i później, nie wiem, ułożyć, jakoś wystylizować włosy. Po prostu one nie są sklejone. Ja nie znoszę tego efektu takiego sklejenia. A wiecie, jeszcze czasami jest tak, że mam na włosach lakier, bo no nie da się ukryć, że nawet wyczesując go codziennie wieczorem, a ja nie myję codziennie włosów, myję tak co drugi dzień, to na ten następny dzień, nawet jak mamy wrażenie, że w tych włosach tego lakieru nie ma, to on jednak jest. I teraz jeżeli zastosuję wcierkę, która będzie te moje włosy sklejać, to ja po prostu mam takie, słuchajcie, strąki. Ja tego nie znoszę. Więc dla mnie wcierka przede wszystkim do skóry głowy musi być taka, że nie będzie mi tych włosów sklejać i będę ją mogła stosować zarówno na sucho, jak i na mokro. Więc Illa Hair to jest dla mnie idealne rozwiązanie. I ja tą wcierkę zaczęłam już stosować. Tutaj mamy kurację na 5 tygodni. No i później zrobię sobie przerwę i będę tylko uzupełniać kolejnymi szamponami. Myślę, że no nie wiem, może
w styczniu, z powrotem do niej wrócę. No zobaczymy, w jakim stanie będą moje włosy, jak to będzie też z tym wypadaniem moich włosów. Ale jest też jeszcze jeden produkt, który stosuję. Jest to marka Skin Science, czyli specjalistyczne senolityczne serum do skóry głowy, które dostałam do przetestowania od profesor Magdaleny. I od razu zaznaczę, ja nie mam współpracy z marką, ja po prostu dostałam ten produkt do przetestowania, bo pamiętam, jak wrzuciłam na Instastory coś na zasadzie tego, że muszę włosy ufarbować, czy jakoś tak, bo mam siwe, już nie pamiętam dokładnie, co to było. I Magda wtedy się do mnie odezwała i mówi, słuchaj, naprawdę masz taki problem z tymi siwymi włosami? Ja mówię, no mam, no to może byś chciała przetestować i spróbować sobie moją wcierkę. Ja mówię, a dlaczego? No bo ona mówi, słuchaj, ona ogranicza siwienie. Ja mówię, jak to jest możliwe, że można ograniczyć siwienie? No mówię, no spróbuj, zobaczysz. Tylko też Magda mnie tutaj uczuliła, że ta wcierka może trochę włosy sklejać, więc na przykład warto ją stosować wtedy, kiedy będę włosy spinać, gdzieś tutaj, wiecie, wiązać i tak dalej. I rzeczywiście tak jest, bo ta wcierka skleja moje włosy, więc ja nie stosuję jej codziennie. Pewnie powinnam tak robić. Nie stosuję jej codziennie, tylko stosuję ją w momencie, kiedy albo wieczorem, bo wiem, że na następny dzień będę myła rano włosy, albo stosuję ją tak, że po prostu nakładam ją w momencie, kiedy wiem, że będę miała te włosy związane i będę musiała sobie tam nałożyć lakier. Chociaż powiem Wam szczerze, że jednak częściej nakładam sobie tę wcierkę w wieczornej pielęgnacji, kiedy nie muszę tego lakieru ładować na włosy i nie muszę ich związywać. Czy ogranicza siwienie? Powiem Wam, że no, wydaje mi się, że te moje siwe włosy pojawiają mi się tak jakby w troszkę bardziej wydłużonym czasie. Bo widzę, one się pojawiają, ale nie tak szybko, jak było do tej pory. Czyli to nie jest tak, że... Jakby Wam to wytłumaczyć? Bo ja sama też w to trochę nie wierzę, no bo w życiu nie spotkałam się z tego typu produktem. To nie jest tak, że chyba jesteśmy w stanie zahamować proces starzenia włosa, no bo raczej nie. Czy jesteśmy w stanie zahamować proces siwienia włosa? Być może jesteśmy w stanie może nie tyle zahamować, ile skrócić ten proces, zmniejszyć. To jest tak jak trochę ze starzeniem się, tak? Dzięki na przykład zastosowaniu retinolu w skórze możemy przeciągnąć trochę ten okres powstawania na przykład zmarszczek, tak? Tylko zmniejszyć tą szybkość starzenia się naszej skóry, bo samego procesu nie jesteśmy w stanie zatrzymać. I trochę tutaj tak jest, wiecie? Ja to zauważyłam na takiej zasadzie, że wychodzą mi te siwe włosy, ale nie tak szybko, jak wychodziło do tej pory, co widzę też po odrostach. Bo widzę, kiedy jest jasny odrost, a kiedy jest siwy włos. No i myślę, że każda osoba, która ma ciemne włosy, jest w stanie to zauważyć, jak to wygląda. Bo może niekoniecznie blondynki będą w stanie ocenić siwy włos, jasny włos, ale brunetki na pewno, bo ten po prostu siwy włos widać natychmiast na tych ciemnych włosach. Także nadal stosuję i testuję. Jak wykończę to opakowanie, to myślę, że opowiem Wam o takich pełnych efektach, o tym, co zauważyłam jeszcze dodatkowo. No zobaczymy. Także tak sobie patrzę i to będzie wszystko. Bo powiedziałam Wam o oczyszczaniu włosów i skóry głowy, czyli o szamponach, o odżywkach, o serum, o dodatkowych preparatach, o maskach, o peelingu i o wcierkach. No. Farba do włosów jest cały czas od lat ta sama. Lakier do włosów doskonale znacie, bo wiecie, że kocham granatowy Niva i pokazuję Wam go w każdym denku. Nie zmieniałam w ostatnim czasie szczotek do włosów, więc przez cały czas stosuję to samo. No i suszarka Dyson. I jeszcze tak sobie myślę, bo minął już ponad rok, od kiedy mam suszarkę Dyson i z niej korzystam. I może czas najwyższy zrobić Wam jej recenzję i opowiedzieć, co myślę o tej suszarce, czy rzeczywiście jest warta zakupu i zainwestowania w nią tak dużej sumy pieniędzy. Dajcie znać, czy macie ochotę na taką moją opinię, takie porównanie. Nie współpracuję z marką Dyson, więc to też podkreślam, suszarkę kupiłam sama, za własne pieniądze, żebyście też wiedzieli. Więc tak to między innymi wygląda i chyba teraz zabierę się za zrobienie czegoś słodkiego.
że zrobię jakieś ciasto. Max pojechał na zakupy, więc zaraz powinien być zakupy spożywcze. Zaraz powinien być z reklamówką albo z siatami, jak to się mówi. No dobra, no to co? Lecimy dalej. Wszystko, jeśli chodzi o pielęgnację, już wiecie. No, to idziemy zrobić coś słodkiego. No bo widzicie tutaj już ciasto przygotowane na tarty, które zaraz ląduje w piekarniku. Znowu są jabłka, które zaraz będę ścierać i podsmażać. Są też radzynki i będzie coś jeszcze. Zaraz Wam pokażę. Właśnie włosy, a dokładnie nałożyłam wycierkę od Skin Science, bo jutro będę myła włosy, także luzik, mogą być troszeczkę posklejane. Zmyłam już makijaż, zrobiłam pełny demakijaż i słuchajcie, dzisiaj będzie mój pierwszy wieczór. Serum Exobiom od Skin Science, czyli serum, które zawiera kapsułkowany retinol, ale też egzosomę. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, więc dzisiaj przy Was go pierwszy raz użyję. Oczywiście, tak jak powiedziałam, skóra jest oczyszczona, jest sucha. No i zobaczmy teraz. Ok, mamy wodnistą, lekko żółtą konsystencję. I nałożę sobie serum bezzapachową, więc to też mogę Wam od razu powiedzieć. I później, po aplikacji tego serum, odczekam tak mniej więcej z pół godziny i nałożę sobie na nie, zaraz Wam pokażę. Dobra, czyli tak, dwie pompeczki poszły na całą twarz. Okej, ładnie pracuje. Bezzapachowa, więc opcja fajna dla osób, które nie lubią zapachu w kosmetykach. Ok, i jedną pompkę na szyję, obowiązkowo. O! Nie jest tłuste, słuchajcie. Nie jest lepkie. Fajnie szybko się rozprowadza. Naprawdę ma taką wodnistą, delikatną, przyjemną konsystencję. W miarę szybko się wchłania, więc jest ok. I tak jak mówię, poczekam sobie teraz z pół godziny, a później nałożę sobie krem ceramidowy od Slavia Cosmetics na dopełnienie. I teraz tak, co chciałabym Wam powiedzieć? Kilka takich kwestii a propos stosowania retinolu, bo ostatnio rozmawiałam na ten temat z Magdą Meg. I właśnie, ona mi powiedziała kilka takich smaczków. I ja mówię, jak to? Przecież dla mnie to jest oczywiste. Ale wygląda na to, że dla niektórych nie. Czyli, jak to jest z tym stosowaniem produktów z retinolem? Kochani, to jest tak, że jak wprowadzamy retinol, to na początku przez okres 3-4 tygodni stosujemy taki produkt raz w tygodniu. Jeśli słyszycie, że ktoś Wam mówi, że wprowadzając retinol do pielęgnacji robicie coś takiego, że stosujecie go 3 dni pod rząd, a później 4 dni regeneracji, to jest absolutna ściema. Ktoś po prostu wciska Wam kity. Nie stosujemy tak retinolu, kiedy wprowadzamy go do pielęgnacji. I mówię to ja, nie ze względu na to, co mówi producent, tylko ze względu na to, jak skóra reaguje na retinol. Ja, jako kosmetolog i osoba, która powiedzmy, no posiada jakąś wiedzę w tym, jak działa retinol i jak funkcjonuje nasza skóra. Nieprawdą jest to, że jeżeli będziecie stosować retinol na początku, kiedy go dopiero wprowadzacie,
raz w tygodniu, to ten retinol nie zadziała. To jest absolutny kit. Ktoś po prostu wciska Wam kity na zasadzie takiej, że nie wiem jakie ma działania w tym celu, ale kosmetyki z retinolem, jeśli dopiero je wprowadzacie i zaczynacie cały ten proces, wprowadzamy stopniowo do naszej pielęgnacji. Skóra musi zacząć pracować z tym składnikiem i on też musi zacząć działać w naszej skórze. Czyli raz w tygodniu przez okres 3-4 tygodni. Później co robimy? Zwiększamy dawkę. Czyli ten sam produkt stosujemy 2 razy w tygodniu przez kolejny okres 3 tygodni. Później zwiększamy znowu dawkę, czyli stosujemy 3 razy w tygodniu przez okres kolejnych 3 tygodni. I tak, moi drodzy, robimy do wykończenia tego kosmetyku, aż dojdziemy nawet do takiej dawki jak codziennie. Oczywiście pamiętajcie, że nie musicie używać produktu z retinolem codziennie. To też podkreślam, możecie go używać na przykład co drugi dzień. Ale najważniejsze są te pierwsze tygodnie. Tygodnie, kiedy dopiero wprowadzacie ten preparat do swojej pielęgnacji. Ja mam już 41 lat i korzystam z retinolu od wielu, wielu lat. Może między innymi dlatego pewne osoby twierdzą, że nie wiem, ja stosuję botoks w pewnych miejscach na mojej twarzy. I to powoduje, że jestem taka wyprasowana. Oczywiście był taki okres w moim życiu, kiedy stosowałam ten botoks, ale nie po to, żeby wyprasować zmarszczki, tylko wielokrotnie o tym mówiłam, że botoks był mi potrzebny do tego, by przyblokować nadmierny ruch jednej z moich brwi, czyli właśnie tej, którą podnosiłam zbyt wysoko. Ale dobra, nie będę się rozwodzić na ten temat. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie w rozmowie z Magdą, Magda do mnie mówi, ale jak to? To nie jest tak, że zaczynamy od stosowania niższego stężenia, wprowadzamy go do pielęgnacji, ten retinol, piano, chciałam powiedzieć, wybaczcie, język włoski. Więc wprowadzamy go stopniowo do naszej pielęgnacji i zaczyna się proces retinizacji, czyli na przykład to złuszanie, takie delikatne podrażnienie, widzicie gdzieś tam suche skórki, ta skóra jest bardziej taka napięta. I w momencie, kiedy ten proces retinizacji nam się skończy, to przechodzimy na wyższe stężenie. Ten kosmetyk, od którego zaczynaliśmy, odstawiamy i bierzemy kolejny, który ma większe stężenie. Nie, kochani, nie robimy tak. Dla mnie to jest oczywiste, ale myślałam, że dla innych też to jest oczywiste, ale jednak okazuje się, że nie jest to oczywiste. Moi drodzy, po pierwsze, szkoda Waszego produktu, za który zapłaciliście jakąś tam gotówkę. Jedni mniej, jedni więcej. Więc nie może być tak, że zaczynacie stosować kosmetyk i w momencie, kiedy kończy się proces retinizacji, wy go po prostu odstawiacie i on idzie do wyrzucenia. No nie. Wy go cały czas stosujecie. To, że zakończył się proces retinizacji, który, uwaga, u jednych będzie widoczny, a u innych nie będzie widoczny, bo to też zależy od tego, jak wasza skóra zareaguje na retinol. Tak, dobrze usłyszeliście. U jednych ten proces retinizacji będzie bardziej widoczny, mocniejszy. Mogą pojawić się naprawdę takie mocne, widoczne przesuszenia na skórze, suche skórki, szczególnie gdzieś w okolicach nosa, brody, ust, tutaj. Te skórki mogą się pojawić. Zobaczycie, że ta skóra jest taka napięta. U niektórych osób pojawia się też taki efekt, że skóra będzie wyrzucać na przykład jakieś zanieczyszczenia, regulować produkcję, nadprodukcję sebum, więc mogą pojawić się też gdzieniegdzie na samym początku jakieś wypryski. U innych może też pojawić się taki efekt podrażnienia, że ta skóra będzie taka wrażliwa, lekko zaczerwieniona, podrażniona. A może być też tak, że u niektórych ten efekt, właśnie te efekty, o których powiedziałam, w ogóle się nie pojawią. Tak może być, bo skóra może różnie reagować na stosowany kosmetyk, w którym znajduje się właśnie retinol w różnych stężeniach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Szkoda waszego po prostu, szkoda pieniędzy, które wydajecie na kosmetyk, żeby w momencie, kiedy skończy się ten proces retinizacji, go po prostu odstawiać. Więc nie, kochani, stosujecie go cały czas.
To, że jest tam, powiedzmy, niskie stężenie, to nie zmienia faktu, że ten retinol, nie wiem, przestanie działać. Nie, on będzie cały czas działał. Nawet jeżeli wy nie będziecie widzieć tego efektu retinizacji, on będzie cały czas w waszej skórze działał. Retinol jest taką substancją, która potrzebuje czasu na zadziałanie. I tak naprawdę pierwsze jego efekty działania zobaczycie mniej więcej po 3 miesiącach. Dopiero po 3 miesiącach. No nie jest tak, na początku możecie dostrzegać, że ta skóra, nie wiem, jest ładniej, bardziej wygładzona, że jest taka świetlista, że na początku może być gdzieś ta suchość, ale później też pomału zaczniecie dostrzegać, że ta skóra jest taka bardziej jakby zagęszczona, taka, wiecie, taka, jakby to powiedzieć, taka ujędrniona delikatnie. Tak naprawdę efekty działania retinolu widzimy dopiero po latach, słuchajcie, po latach stosowania, bo te efekty, które mają się pojawić, to ma być właśnie to wygładzenie skóry, to mniejsza ilość zmarszczek mimicznych, przesuszenia tej skóry, ta świetlistość skóry, taki glow, redukcja nadprodukcji sebum, wydzielania sebum, czyli praca na gruczołach łojowych, zmniejszenie objawów trądziku, pogrubienie tej skóry. To dopiero będziecie widzieć po latach. Więc tak naprawdę nie sugerujcie się tym, że okej, wprowadzamy jakiś kosmetyk w niższym stężeniu, kończy nam się proces retinizacji, przechodzimy na kolejne stężenie. Nie! Kończy nam się proces retinizacji, zużywamy kosmetyk do końca. W momencie, kiedy zużyjemy ten kosmetyk do końca i skóra jest w dobrym stanie, czyli nie ma podrażnienia, nie ma pieczenia, nie ma przesuszenia, bariera hydrolipidowa dobrze działa, wtedy możemy przejść na wyższe stężenie. Oczywiście, uwaga, przypominam, że zawsze stosując produkty kwasowe i produkty z retinoidami, w ciągu dnia stosujemy wysoki SPF. To jest absolutny obowiązek, ponieważ skóra się złuszcza, skóra się musi zmienić troszeczkę, przeorganizować. Te procesy, które zachodzą w skórze, są bardzo ważne, więc ta ochrona przed promieniowaniem jest nam jak najbardziej potrzebna. Dobra, widzę, że już gadam do Was 11 minut, więc czas najwyższy skończyć, ale za chwilę, zobaczcie, na razie nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku, nie ma żadnego pieczenia, nie ma swędzenia, nie ma szczypania, nie ma zaczerwienienia, jest jak najbardziej ok, nie czuję absolutnie żadnego ściągnięcia, napięcia skóry, więc podoba mi się to. Pierwsza aplikacja za nami, zobaczymy jak będzie dalej. No, a ja teraz myślę, że już skończę ten mój dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Było trochę różnych wątków, które poruszyłam. Między innymi cieszę się, że udało mi się zorganizować szafę, bo to było dla mnie priorytetem w ostatnich dniach, ale naprawdę ciężko to wszystko ogarnąć. Więc szafa na jesień i można powiedzieć, że na zimę zorganizowana. Zrobiłam Wam przegląd kosmetyków i pielęgnacji do włosów. Pierwsza dawka retinolu od Skin Science, czyli Exobiom, za mną, to teraz co? Relaks. Idę sobie, włączę nowy serial, który oglądam. Zrobię ziółka. I takie podsumowanie dzisiejszego dnia. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za każdy Wasz komentarz, za każdą Waszą obecność, za każdą łapkę w górę, za to, że jesteście i mnie wspieracie. Jestem Wam niesamowicie za to wdzięczna. I co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa! Without you, I'm enough.